Dzień dobry, panie Neto. Panie Neto, ja w sprawie swojego konta i tak zwanego zajęcia na rachunku bankowym. Rozmawiałem z wcześniejszym konsultantem, rozłączyło nam rozmowę. Nie doszliśmy do wspólnego języka, wspólnej definicji. Co to jest to zajęcie? Już sprawdzam. Tak. Poproszę jeszcze o cierpliwość. Proszę pana, nikt z nas nie potrzebuje cierpliwości. Cierpliwość jest wskaźnikiem pasji. Tak, więc jeżeli ktoś nie jest w pasji, to wtedy odczuwa to, co nazywamy cierpliwością. Niecierpliwością, tak. Rozumiem. Fajne, dobrze, co? Proszę mi powiedzieć, jakie konkretnie informacje są potrzebne. Chodzi mi o słowo zajęcie. Zajmujecie coś. W jakim znaczeniu używacie słowa zajęcie? Mhm. Właśnie, to znaczy, jaki? To komory im przekazuje zajęcie egzekucyjne. Zajęcie. A może pani zastąpić to słowo zajęcie innym słowem? Chciałbym lepiej zrozumieć słowo zajęcie, więc jakby mogła pani to powiedzieć innym słowem, czyli dać to samo, tylko zamiast słowa zajęcie użyć innego słowa, takiego, żebym zrozumiał. Znaczy, no jest to po prostu pobranie pana konta środków na pokrycie należności komornicy. To jest już całkiem inne zdanie pani mi tu sformułowała. Jest zajęcie na rachunku i zamieniamy na jest pobranie. Nie jest pobranie, proszę pana. To jakie słowo? Właśnie. Procedurę dotyczącą, tak? Tego zajęcia. Właśnie, a czego? Właśnie, tego, zajęcie, właśnie, pani dobrze? Mówi tego zajęcia, właśnie, a ja dalej tak. Nie wiem, co to jest. Czyli proszę pana, tak, komornik wykonał zajęcie, to znaczy przekazał informację. Czyli to jest przekazać informację, zajęcie to jest przekazać tak. Informację, tak? Tak, czyli to jest, zajęcie. To jest informacja, jaką kwotę bank ma przekazać komornikowi pana konta. Przysługuje też panu kwota wolna od zajęć. Tak? Zajęć? Od przekazania informacji? Od zajęć. Od tak? Przekazania informacji. Nazywa zajęcie. No dobrze, tak, ale ja tutaj sobie zapisałem. Zajęcie to jest przekazanie informacji. Właśnie. Nie informacji, tylko kwoty. To kwoty jednak. Przekazanie kwoty. Kwoty. To jest, zajęcie to jest przekazanie kwoty. To jest po prostu blokada. Blokada, dobra. Blokada rachunku. Czy to jest przekazać blokadę? Komornik blokuje pana konto, podaje jaką kwotę bank ma przekazać, jeżeli są środki na koncie, które podlegają zajęciu, jaką kwotę ma przekazać komornikowi na podstawie tytułu egzekucyjnego. Wpływa taki tytuł egzekucyjny do banku. Na podstawie wydawane przez najczęściej sąd, tak? I na podstawie tutaj prawa komornik może przekazać do banku no dobrze. Informację, jaką kwotę pana środków ma bank przekazać. To zamiast środków możemy używać słowa pieniądze? Można. Właśnie, to jest to samo? Tak. Czyli środki to pieniądze. Czyli posługujemy się właściwie, waluta to są środki, tak? Tak. Czy to można powiedzieć, jakbyśmy handlowali samochodem, to jak ja bym pani dał środki teraz? No tak. Tak, czyli naszą walutą są środki. Środki na koncie. A definicja środków to jest jaka? Środek? To jest środek wtedy? Środek. Pana, nie będę tutaj przekazywała definicji. Mówię, chcę was lepiej zrozumieć. Zajęcie jeszcze jest środek, a środek to jest centrum. To są pieniądze na koncie, tak? Środek to są pieniądze. Które podlegają zajęciu komornika. Jakbym narysował okrąg, zaznaczył tam ten punkt, to są pieniądze w środku. A w środku są pieniądze, można powiedzieć? Nie, bo to jest to samo, środek i pieniądze. Środki na koncie. Środki na koncie. Pieniądze. Pieniądze, właśnie. Środki na koncie to są pieniądze na koncie. Tak określamy tutaj. No niech mi pani powie, to dlaczego ktoś wpadł na taki pomysł, żeby pieniądze nazywać środkiem? Nie środkiem, tylko środki. Proszę. Środki. To są środki. Tak. Wy macie taki slang i na pieniądze mówicie środki. Można tak powiedzieć. Aha. Potem do nas piszecie o środkach. No bo ja chciałem was lepiej zrozumieć. Jakie informacje chce pan przekazać? No, chciałbym was lepiej zrozumieć. No bo jak mamy współpracować ze sobą, tak, macie mi świadczyć usługi i chodzi o to, żebym zyskiwał raczej z waszym bankiem, a nie tracił.
No właśnie, a tutaj się okazuje, że zaczynam tracić z wami. To może mi pani to To wytłumaczyć? znaczy, To są, ale w jaki sposób pan no na przykład traci? w taki sposób, że wy dokonujecie pewnych rzeczy z moimi pieniędzmi, bez mojej zgody. Czyli bez Ale mojej ja. zgody pani Marcie przekażecie pieniądze. Proszę pana, na tą chwilę żadne pieniądze nie zostały przekazane do komornika, No całe szczęście. Ale ponieważ jak się pojawią, to od razu obowiązuje przekażecie. kwota wolna od zajęć w danym miesiącu Od czego? na koncie. Kwota wolna od zajęć, Od tylko muszę zajęć. A to znowu widzi pani, to jest wolna od przekazania blokady. zajęć bankowych, tak? No właśnie, czy przekazania kwoty, czy przekazania informacji. Pogubiłem się. Informacji, proszę pana, Pogubiłem się. A to znaczy była pan pierwsza mówi. informacja od pani, że to jest przekazanie informacji, dlatego zanotowałem jako pierwsze. Nie, przekazanie informacji do banku, komornik przekazuje informacje do banku, jakie ma pan zobowiązanie względem A ja nie komornika? mam żadnych A pan? zobowiązań. A jak jest definicja obowiązku? Właśnie, to jest ciekawe, widzi pani, bo pani myśli, że ja mam obowiązek. Bo tylko mówię o tym, jakie informacje komornik przekazuje. To nie bank przekazuje informacje, tylko komornik do No, banku a wy macie przekazuje obowiązek mu zapłacić? informacje. Tak. Pani Marcie? To jest Tak. obowiązek wasz? Jeżeli będzie pan miał pieniądze na koncie przewyższające kwotę wolną od zajęć, to Od zajęć. nadwyżka, tak, tych środków Oj, znowu to musi być słowo. przekazana do komornika. Taki jest obowiązek banku i to regulują przepisy A jak to banku. mechanicznie wygląda, fizycznie jak to wygląda w banku? Takie zajęcie pieniędzy, których nie ma. Fizycznie, jak to wygląda w banku fizycznie, bo kiedyś nie było komputerów i oni to robili, to samo, no nie? To jak to się fizycznie dawniej odbywało? Bo sobie wyobrażam, że to jest niemożliwe raczej. Ale jakie informacje są dla pana istotne? No właśnie, bo jeżeli tego się nie da wykonać fizycznie, proszę panią, co pani do mnie mówi, to pani mówi, że się da się zrobić jednak. Jak się fizycznie nie da, to jest prawo fizyczne przecież. To nie są jakieś pomysły o nie wiadomo czym. To są fizyczne rzeczy, pieniądze. Grają rolę pieniądze, więc one są w takim pomieszczeniu i albo one są, albo ich nie ma. A w tej chwili u mnie ich nie ma, tak? A pani mówi, że zajmuje mi prawie 6 tysięcy? Ma pan pieniędzy na koncie, no to oczywiście No to właśnie, będą no to, penalty. ale Natomiast jest zajęcie. jest tylko blokada w przypadku, kiedy nie ma pieniędzy Blokada. na koncie. Ta blokada, jak ona fizycznie wygląda na moich pieniądzach, których nie mam? Proszę pana, no to jest normalna sytuacja. Nie Fizycznie ma jak to wygląda pieniędzy. dawniej? Jak to od początku bankowości, jak to tam, nie wiem, jakoś to musieli zrobić. Pani robi taką usługę, jak blokowanie pieniędzy na koncie. Coś takiego robicie. Operacje na kontach. Operacje bank Właśnie, wykonuje. są przeróżne operacje, właśnie. Jedno z nich jest blokowanie pieniędzy, których nie ma. Nie ma czegoś takiego jak blokowanie środków, których nie ma. Jest zajęcie egzekucyjne. Zajęcie. Zajęcie, no ale to nie mamy wyjaśnienia do końca. Zajęcie znowu, widzi pani, znowu wracamy do początku. Nie przejdziemy przez to, jak się nie zorientujemy naprawdę, czym jest to zajęcie. Bo tak naprawdę Dobrze, to jeżeli pan sobie życzy, to nic nie proszę mnie wyjaśniamy na przekonać, razie. tak? Wyjaśniamy na razie to, że się strasznie pogubiliście w tej bankowości i że nie potraficie odpowiadać na bardzo proste pytania. Bo ja już nie pytam was o wzory jakieś bankowe czy procedury jakieś śmieszne, tylko proste rzeczy, które są w pismach do mnie. I wy robicie jakieś operacje na pieniądzach, których nie ma. No tak to rozumiem. Czyli mam, załóżmy, puste konto w tym momencie i teraz wy musicie coś zrobić z tym kontem moim, z tymi pieniędzmi. Pani Marta wam powiedziała. Jeżeli ma pan środki poniżej w danym miesiącu, Tak, a reszta poniżej jest kwoty pani Marty. 2257 zł, normalnie pan korzysta z konta, nikt panu nie blokuje środków, nie przekazuje ich do komornika. Sytuacja wygląda dopiero wtedy, kiedy ma pan wyższy To wpływ znaczy, niż pani kwota mi wolna. blokuje pieniądze na moje konto. Nie blokuje, Czyli proszę ktoś pana. mi wysyła, załóżmy, pieniądze, które są ponad tą kreską, prawda? Tak, A pani tak. mi ich nigdy nie da. Ktoś mówi tak, adresuje to na moje konto, a wy w tym momencie przechwytujecie te pieniądze, czyli na moim koncie nigdy się te pieniądze nie znalazły, tak naprawdę. Nie, wygląda to w ten sposób.
dobrze, jak ma pan wkład, tak to wygląda, bo jakby się u mnie znalazły, widzi pani, większej kwoty, to bym sobie mógł wziąć. Szumi strasznie u pani. O czym ja mówię? Mówię o tej kwocie ponad kreską, tak? Czy nie tej dostępnej takiej, tylko od tej kwoty zaczynacie, że tak powiem, nie wysyłać pieniędzy na moje konto. Dobrze mówię? Proszę panią, czyli jeżeli ktoś wysyła, jeszcze raz pani powiem, na numer mojego konta pieniądze, tak? To one docierają na moje konto? Tak. I one mi się wyświetlają, że są dostępne? Przez sekundę chociaż. Chociaż przez sekundę. To wygląda w ten sposób, że jest wpływ na pana konto, z którego bank zablokuje kwotę na rzecz zajęcia od razu i potem będzie pan widział w historii. To nie jest moje konto. To nie jest moje konto, bo na moje konto nigdy nie trafiło. Niech pani sobie wyobrazi, że mam taki ekran, gdzie mam online, ile mam w danym momencie pieniędzy. No nie, możemy sobie wyobrazić. I teraz ktoś mówi tak, to ja ci prześlę 100 tysięcy złotych. Dobrze. Ta kwota powinna mi się pojawić na moim koncie, bo to ma dotrzeć. Najpierw ma dotrzeć, tak? Ja to mam najpierw zobaczyć, bo to są moje pieniądze, a ewentualnie potem możecie dopiero wkroczyć wy i powiedzmy od razu jako pierwsi pobrać sobie tyle, ile sobie chcecie. Tak to wygląda właśnie. A prawda jest taka, że jak ja bym miał taki ekran online z tymi pieniędzmi, to ja bym nigdy nie zobaczył tej kwoty po swojej stronie. Nigdy. System przekierowuje tak, że on tylko odznacza, że na tym koncie jest kwota, ale na minusie na przykład, w tym sensie. Czyli te pieniądze tam nigdy nie dotarły. Wyście je od razu przekierowali na inne konto. Tak, to jest tylko programowa sztuczka. Nieuczciwa. Nie, to powinno być zaksięgowane na moim koncie. Widoczne jest w historii wpływ. U mnie widoczne ma być. U mnie, bo ja chociaż przez tą sekundę mam widzieć, a ja tu nie zobaczę nic, proszę panią, właśnie. To jest nieuczciwe. Nie robimy takich rzeczy i tutaj widzi pani, nikomu nie możecie robić takich rzeczy tak naprawdę. Nie tylko mnie, ale nikomu. Czyli to wszystko, co robiliście do tej pory, to było nieważne. Widzi pani, tutaj przegrywacie proces ze mną cywilny. Proszę pana, w tej sytuacji nie mam możliwości udzielania żadnych zdjęć, bo czy to ma sens? Kwestia, jeżeli pan tak uważa, rozumiem, ma pan prawo złożyć reklamację, natomiast sytuacja jest taka, że bank przekazuje środki do komornika, jeżeli są powyżej kwoty. Pieniądze. Pieniądze. Czy nadała pani sens? Słuchała mnie pani? Nadała pani sens? To prosiłbym panią w imieniu Nest o nadanie sensu mojej wypowiedzi. Bo do kogoś to mówię, do Nestu mówię, do bankowości. Proszę pana, czy to ma sens? Pana, nie mam możliwości, żeby wyrazić swojego zdania. Nie ma pani, ma oczywiście, że tak. Słucham panią, pani świetnie się wypowiada. Może pani. Nie utknie pani to w gardle. Według mnie sytuacja jest prawidłowa i zgodna z prawem. Prawem, to jest zgodne z jakim na przykład? To znaczy pani mówi o prawdziwym prawie, czy o narzuconych regułach? Naprawdę nie będę wypowiadała się na ten temat. Och, pani nie powiedziała, rozumiem, że to jest zgodne z prawem. To ja się pytam, czy z tym prawdziwym prawem? A jest nieprawdziwe prawo? Tak, to się nazywa narzucone reguły i narzucone regulacje. To, co pani reprezentuje, nie reprezentuje pani prawa, tylko reprezentuje pani narzucone reguły i narzucone regulacje przy panią. Właśnie. Tak? Dobrze, ale proszę mi czy to ma sens? Razie, czego pan oczekuje po naszej rozmowie? Niczego nie oczekuję, tylko marzę o tym, żeby żadna złotówka nie była przekierowana na konto pani Marty Komornik. Dobrze? No załatwi mi to pani? Proszę pana, to proszę skontaktować się z Komornikiem. Z Nestem się kontaktuję, bo jeżeli wy to zablokujecie, to ona nie zobaczy nigdy tego. To wy to robicie, mnie. Mnie to robicie. Mnie to robicie. Czemu mi to robicie? Proszę pana, jaki wy w tym macie interes? Jaki wy macie interes bankowy w tym, powiedzcie mi, żeby mi zabierać pieniądze? Klientowi swojemu zabierać pieniądze i oddawać jakiejś pani Marcie, bo tylko dlatego, że ona ma taki zawód. To tak jakby Kowalowi oddać. Nie wiadomo dlaczego. Banki muszą stosować się do istniejącego prawa. Nie mamy innej. Rozmawialiśmy o prawie. Pani reprezentuje narzucone reguły i narzucone regulacje. Prawo to jest, proszę panią, niezmienne.
jest oparte o absolutach. To jest pani prawo. Proszę pana, ja rozumiem. Po jednej stronie jest pan klient, a po Tak. drugiej stronie jest komornik. A wy? Zastrzeżenia do banku, że bank przekazał środki. Pieniądze. Tak samo komornik może zaskarżyć bank, że bank nie przekazał środki do komornika. To chętnie was wesprę w tym, żeby pani komornik Jest. odechciało się procesów sądowych, na przykład z moją osobą albo z wami w tym temacie na przykład. Jest kwestia. Mam pomysł, proszę panią, bo prosiłbym, żeby pani tę Pomoc. rozmowę przekazała wyżej, dobrze? Macie dbać o klientów najpierw, a wy tak naprawdę umieściliście siedziby w naszym kraju, świadczycie usługę ludności po prostu. A wy tak naprawdę świadczycie najpierw usługę jakimś osobom. No tak, politykom zwyczajnie służycie. To wszystko. A macie służyć obywatelom najpierw, bo nas jest więcej, pamiętajcie. Banki No. muszą się stosować do istniejących Wcale nic nie muszą, przepisów proszę panią. Znowu przepisów prawa pani mówi. Powiedziałem pani, że prawdziwe prawo nie może być zmienione, nadpisane ani usunięte. To niemożliwe. Pani reprezentuje narzucone reguły, powtarzam, i narzucone regulacje. To jest to. Tutaj nie można nazywać tego prawem, bo prawo z definicji jest niezmienne, niezmienne, a narzucone regulacje są zmienne, więc co to za prawo? To są tylko pomysły. Dzisiaj są takie, jutro są siakie i to wszystko nazywamy niby prawem. Po prostu nie orientujemy się z tym, bo jeszcze nie zbadaliśmy tego, czym jest tak naprawdę prawdziwe prawo. Dlatego ja wam, panie Neście, mówię, czym jest prawdziwe prawo. Właśnie, więc wy reprezentujecie narzucone rzeczy, uczelnie. Pomysły ludzkie, tak. To jest taka wiara w to, że pieczątka ma więcej mocy niż człowiek. Czy to ma sens dla pani, co mówię? Proszę pana, czy to pomaga? Nie rozumiem. Czy pana. To pomaga, co do pani mówię? Nie jestem osobą kompetentną. A czy pani podążała w ogóle za moim tokiem myślenia? Proszę pana, no prosiłabym pięknie. Ewentualnie, Pięknie, pięknie panie Neście, pięknie panie Neście, widzicie? Dobra, to zróbmy tak, to proszę przekazać i proszę mi więcej nie blokować i napisać mi, że panie Rafale, od dzisiaj nie będziemy panu żadnych blokad robić na konto, szczególnie u komorników. Bo jak nie, to przegracie proces, słuchajcie, cywilny, naprawdę ze mną. Przykro mi, nie mogę panu... A ja mówię do Nestu mówię teraz. Ja wiem, pani mnie nie słucha przecież, to co? To może ktoś w Neście mnie wysłucha. Macie do wyboru, albo nic nie robić, tak, powiedzieć, o, tam pogadał, co nam zrobi, albo możecie liczyć się z tym, że po prostu przegrywacie proces cywilny i tutaj sobie pomyślę jakąś fajną kwotę, bo wy jesteście bankiem właśnie. Ja was lubię, ale wiecie. Także tutaj nie warto wchodzić z panem Rafałem w procesy cywilne, to może ja od razu podam, skoro to się nagrywa na YouTubie, sobie możecie znaleźć mój kanał Rafi Spacja S i tam sobie możecie pooglądać, o co chodzi z tym prawem i czy naprawdę warto upierać się w sądzie, że to wy reprezentujecie prawo, widzicie? No. Tak. Dobrze. Główne informacje przekazałem, kanał przekazałem. Czekam na odpowiedź. I jak długo będę czekał na odpowiedź? Najlepiej chętnie telefonicznie bym chciał. Jeżeli pan życzy sobie uzyskać odpowiedź, to ja przekazać reklamację, tak? Dobra, to zróbmy tak. Mniej więcej wiem, o co chodzi z reklamacją, tylko po prostu niech pani to prześle, to nagranie, to wszystko będzie, jeżeli chodzi o pani... Nie mam takiej możliwości, tylko na zgłoszenie. Dobrze, ja zgłaszam tą reklamację, proszę tam to sobie wypisać, co tam pani sobie tam uważa. Jako treść to od razu pani podyktuję, że proszę tam wpisać, że reszta jest do odsłuchania. To co będę pisał, jak to jest, można posłuchać sobie kilka razy, więc nie będę pisał, tylko to jest do odsłuchania po prostu. Tyle pani wpisze i to wszystko. I tu już mam załatwioną reklamację. Proszę pana, no niestety, w tej sytuacji... No ale przecież wyjaśniałem pani to, no to jest takie proste. Treść reklamacji jest taka, przekieruj się do rozmowy telefonicznej właśnie i tyle. Tak, proszę zbadać mi wcześniejszą rozmowę telefoniczną, bo tam przerwano. Wcześniej jeszcze, dzisiejszego dnia też była rozmowa telefoniczna i te rozmowy się łączą razem, więc tutaj można powiedzieć, żeby podłączyli jedną reklamację do drugiej reklamacji i czekam najlepiej na jakiś telefon od Nestu. Reklamacja może być udzielona tylko w formie pisemnej. To jest, zobaczymy, czy będą traktować mnie poważnie, czy nie. No tak, jak będą mnie traktować niepoważnie, to mi napiszą byle co i napiszą mi na maila, tak? A poważne osoby już się traktuje poważnie, czyli zaczyna się z nimi rozmawiać na pewne tematy, tak? Bo tematy bankowe i prawo to ważna rzecz, pamiętajcie, właśnie.
więc warto ze mną Dobrze, to porozmawiać. poproszę o cierpliwość w takim razie, tak? O, Ponieważ reklama. znów ta cierpliwość. Dobrze, to ja się może rozłączam, bo to pani chyba wszystko wystarcza już, tak? Abym mogła przekazać reklamację, nie wystarcza tylko informacja, że bank ma odsłuchać, a oczywiście to przekażę w treści Dobrze, reklamacji. to przejdźmy przez ten Zapraszam proces. też. Chciałbym zobaczyć, czy to Poproszę. naprawdę ma sens przechodzić przez ten proces. Proszę. Podam panu numer reklamacji przede wszystkim. 999996. Odpowiedź na reklamację ma być drogą mailową czy pisemną. Tam jeszcze trzecia opcja powinna być, telefoniczna właśnie. Proszę mi dać najwyższą jakość Nie usług, udzielamy rozmowę odpowiedzi telefoniczną. polski No to telefon. proszę zaznaczyć tylko konkretnie jeszcze ten kwadracik i tam wpisać rozmowę telefoniczną. Proszę pana, do wyboru jest tylko. Musi Ale być to odpowiedź narzucacie znowu, naciskami właśnie to jest to. trwałymi. To nie jest prawo, proszę panią, tylko to są narzucone reguły i narzucone regulacje. Zwyczajnie mnie pani teraz narzuca. Narzuca mi pani. Są firmy, gdzie odzwaniają i odpowiadają na pytania reklamacyjne, po prostu są. A wy narzuciliście sobie, że z wami nie. Ochrania was coś? Ograniczacie jakość usług. To nie jest najwyższa jakość usług. Nie mogę tutaj zaproponować panu odpowiedzi To w telefonicznej, uwagach to drogą napiszę pani. mailową Doda pani lub w pisemną. uwagach. Dobrze? Dobrze. Czyli tak, proszę, reklamacja dotyczy tutaj sposobu obsługi pana konta względem zajęć, egzekucji z Zajęć zasadami. czymkolwiek to jest. I prosi pan o odsłuchanie rozmów i ustosunkowanie się do informacji zawartych w rozmowach. Tak. Rozumiem, że rozmowa moja i wcześniejsza, tak? Która była Tak, przerwana u tak, nas tak, tak. w Dobrze. Przekażę w takim razie reklamację w takiej formie. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? To już chyba powiedziałem wcześniej, żeby sformułowano pytania, do których będziecie odpowiadać. Czyli ja dostanę odpowiedzi, a jeszcze przed tymi odpowiedziami napiszcie pytania. Tak. To tak, jakby pani otrzymała taką odpowiedź. Odpowiedź reklamacyjna i tam jest napisane cokolwiek, prawda? Czyta sobie pani to, czyta i mówi tak, o kurde, no o tym mi nie napisali, o tym też nie napisali, a tu mi niepotrzebnie napisali, a tu co mnie obchodzi. I mówię, to co za odpowiedź reklamacyjna, jak w ogóle nie ujęli w ogóle wątku. Sensownie jest, drogi Neście, żebyście przed taką odpowiedzią zadali pytanie, no nie? Czyli umieścili pytanie, a potem odpowiedź reklamacyjna na to pytanie. Właśnie. Tak? A tych pytań trochę padło. A każda jest ważna, a szczególnie o prawie, niech się wypowiedzą, szczególnie jeszcze niech się wypowiedzą o prawie, prawdziwym prawie, niech sobie pooglądają kanał, co reprezentują tak naprawdę, właśnie. I o co proszę, żebym więcej nie blokowano konta, no żadnych komorników i innych takich rzeczy. Chcę mieć taką usługę świadczoną. A jak nie, to... To co? Nie chcieliby chyba mieć pozwu cywilnego. Bank nie jest zmuszony, a jak będzie tak myślał, że jest zmuszony, to ja mu mogę pomóc, żeby nie myślał o sobie, że jest zmuszony, bo wcale nikt nie jest zmuszony, bo wcale nie ma takiego obowiązku, bo obowiązek właśnie jest samo na siebie narzuconą regułą i samo na siebie narzuconą regulacją. To jest obowiązek, widzi pani. Obowiązek jest samo na siebie, a nie, że ktoś komuś. To niemożliwe. Więc definicja ratuje bank, można powiedzieć, przed każdą konsekwencją, jak ktoś powie, że bank ma jakiś obowiązek. Naprawdę. No tak, tylko są regulacje, które obowiązują... Znowu to słowo. No nie są zrozumiała pani jeszcze... kary finansowe za niestosowanie... Bo nie zrozumieliśmy jako społeczność... Nie zrozumieliśmy jako społeczność słowa obowiązek i słowa prawa, bo znowu pani powtórzyła słowo prawo, tak. Właśnie, widzi pani, mamy taki nawyk, taką wiarę jeszcze, nie rozumiemy tego. Czyli jest, można powiedzieć, że pani mnie nie rozumie w tym momencie, jeżeli ja to mówię, że obowiązek to jest samo na siebie narzucone. Czyli pani sobie sama narzuca, a nie ktoś pani. Można myśleć odwrotnie i wierzyć odwrotnie i można przeżyć kupę lat w takim przekonaniu i pokolenia. A teraz odwracamy to, ponieważ poznajemy nową wiedzę o człowieku. To jest samo na siebie. Nikt nie może panią ukarać tak naprawdę. Każe pani sama siebie. Tak. Ma to sens? Pomaga? Proszę pana, ciężko mi jest. W porządku, w porządku. W porządku, się w porządku, w porządku, w porządku. Dobrze, to wszystko mamy. W takim razie, czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Nie, dziękuję bardzo pani za rozmowę. Ja dziękuję, drogi Neście. Do usłyszenia. Black up your brown, your tongue will go. Big yellow eyes, full moon is rising. Black up your brown.
time will come. Windows and fences, you'll take no risk.